Następna funkcja, wprowadzenie zdania współrzędnego łącznego. No i oczywiście tutaj myślę, że nie powinno być problemu. Będzie to spójnik i, który się pojawia na przykład tutaj, ale i w pewnej mierze. I my stajemy się jak potomkami naszych dzieł i raz je stworzywszy i obcując z nimi, już nie umiemy tak żyć i być takimi, jacy byliśmy. A zatem ten spójnik i wprowadza nam zdanie łączne, współrzędne łączne. I na koniec wprowadzenie zdania podrzędnego, które zawiera uzasadnienie sądu. Co to znaczy uzasadnienie sądu? Proszę sobie wyobrazić scenkę, w której ktoś mnie pyta, pani profesor, dlaczego dostałem jedynkę, a ja odpowiadam, bo twoja praca nie spełniła kryteriów. Rozpoczynam od słówka bo, czyli uzasadniam opinię na temat pracy mojego ucznia. Popatrzmy, czy podobna forma znajduje się w trzecim akapicie. Proszę bardzo, bo inna już jest nasza wrażliwość artystyczna i inne wymogi poetyckiego piękna. Jest to zdanie? Jest. Uzasadnia nam sąd, że nudnym się dla nas staje nie jeden utwór dawniej ceniony? Tak, bo inna jest nasza wrażliwość. A zatem o to chodziło w tej tabelce. Kolejne zadanie, czwarte już jest proste, wystarczy zakreślić tak lub nie. Mamy tutaj cechy stylu naukowego. Czy one się w tym tekście pojawiają, proszę Państwa? No, proszę Państwa, nasycenie terminologią naukową, nagromadzenie wyrazów o znaczeniu abstrakcyjnym, występowanie rozbudowanych składniowo zdań, pozbawione emocji, rzeczowy wywód. Myślę, że nie mamy tutaj terminologii naukowej, bo tekst jest dla Was zrozumiały. Roman Ingarden nie posługuje się pojęciami z dziedziny filozofii czy poetyki, które byłyby na jakimś poziomie akademickim, więc tu zakreślimy nie. Ale mamy wyrazy o znaczeniu abstrakcyjnym. Piękno, dobro, sztuka. Mamy też, występują rozbudowane składniowo zdania, czego przykład rozwiązywaliśmy przed chwilą, jak najbardziej. No i jest to rzeczowy wywód pozbawiony emocji. Jak oceniamy to, czy jest pozbawiony emocji? No, Roman Ingarden w żaden sposób nie daje, proszę Państwa, poznać Wam, czy jego to zachwyca, czy jego to przeraża, czy nie mamy wyrazów nacechowanych w jakiś sposób, które świadczyłyby o jego osobistym stosunku do danej rzeczy. I zadanie piąte, co w kontekście drugiego tekstu oznacza wyrażenie prawdziwe ludzkie życie. Przechodzimy już do tekstu napisanego przez Jana Pawła II. Co znaczy prawdziwe ludzkie życie? Popatrzmy. Człowiek żyje prawdziwym życiem dzięki kulturze, napisał Jan Paweł II. Jak możemy to zdanie przekształcić? Prawdziwie żyć, to żyć tak, żeby uczestniczyć w tej kulturze, żeby ją współtworzyć. Następnie, proszę Państwa, kolejne pytanie. Wyjaśnij, jak w odniesieniu do tekstu pierwszego i drugiego powinno się rozumieć sens zdania. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. I tu, proszę Państwa, oczywiście jest to zadanie, które odnosi się do głębin naszego intelektu. Jak możemy rozumieć to zdanie? Kultura, proszę Państwa, jest wytworem wszystkiego, co w naszym człowieczeństwie najlepsze. Kultura i sztuka pokazuje nas i czyni nas lepszymi. Człowiek, uczestnicząc w kulturze, rozwija się. I o tym właśnie rozwoju człowieka poprzez kulturę mówi zarówno Roman Ingarden, jak i Jan Paweł II. Zadanie szóste. Wyjaśnij, dlaczego Jan Paweł II w drugim zdaniu posłużył się formą czasownika zakończoną na no, powiedziano, czyli formą bezosobową. Tu mamy tak, o którym powiedziano, proszę zobaczyć, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, Księga Rodzaju. Proszę Państwa, co to może znaczyć? No może znaczyć oczywiście, że jest to wiedza, jest to informacja, wiedza, która pochodzi z zamierzchłych czasów, ale chyba najbardziej oprócz tego jest dla nas jasne, że autor tych słów jest nieznany, jest osobą anonimową, dlatego powiedziano, bo nie wiemy, kto powiedział. I teraz przechodzimy do zadania siódmego. Dlaczego piękno jest kategorią ważną dla autora tekstu pierwszego i podobne pytanie dla autora tekstu drugiego? Jak myślicie, dlaczego dla Romana Ingardena piękno jest rzeczą ważną? Popatrzmy jeszcze raz.
Myślę, że ta odpowiedź nie powinna Wam przysparzać większych problemów. Wyraźnie o tym mówiliśmy, że piękno, a więc piękno jest kategorią duchową i dzięki tejże kategorii duchowego piękna my ludzie stajemy się lepsi, bardziej się rozwijamy. Natomiast w przypadku Jana Pawła II mowa jest w tym tekście o Bogu i o tym, że piękno pochodzi od Boga, dlatego też jest dla człowieka, dla tego autora tekstu rzeczą ważną. No i moi drodzy, jesteśmy już na finiszu, zadanie ósme, podsumowujące oba teksty, złożone jest z dwóch części. W części pierwszej macie wskazać co najmniej dwa słowa kluczowe wspólne dla obydwu tekstów. Myślę, że z tym nie będzie problemu, to kultura, człowiek, sztuka, piękno. Natomiast z każdym z wybranych słów kluczowych ułóż zdanie, którego sens będzie zgodny z wymową tekstu pierwszego lub drugiego, czyli możecie sobie oczywiście wybrać z każdym z wybranych słów kluczowych, więc może wybierzmy człowieczeństwo i kulturę. Na przykład kultura jest dla człowieka bardzo ważna, ponieważ dzięki niej się rozwija i zdanie kultura, piękno, sztuka pomagają człowiekowi dopełniać jego człowieczeństwo, bądź podobne zdania synonimiczne. Jak widzicie, proszę Państwa, takie testy są złożone z mniejszej liczby pytań i są również dużo bardziej łatwe, ale nastawione w sporej mierze na to, ażeby żebyście mogli pokazać, jak bardzo potraficie analizować tekst, jak bardzo potraficie się w ten tekst zagłębić. Te teksty trzeba bardzo uważnie czytać. I ostatnio jedna z moich uczennic, jeśli mnie teraz ogląda, to ją serdecznie pozdrawiam, zapytała mnie, jak czytać ze zrozumieniem, jak do tego przystąpić, żeby nie robić błędów. Moi drodzy, nie ma na to jakiejś wybitnej recepty, ale myślę, że warto robić dwie rzeczy. Na początek, czytając teksty, podkreślajcie te słowa, które wydają się Wam ważne. Być może któreś z nich będzie się powtarzać i stanie się słowem kluczowym. Po drugie, zwracajcie uwagę na tak zwane czasowniki operacyjne w każdym ćwiczeniu. Czasownik operacyjny to ten, który nakazuje Wam podjąć konkretną czynność. Wstaw, podaj lub też ewentualnie, tutaj może czasownika nie mamy, ale w pytaniu co w kontekście tekstu drugiego oznacza wyrażenie prawdziwe ludzkie życie, możemy zrozumieć, że w czasownik nieoperacyjny oznacza, to jest tak jakby pytanie o to, żebyście wyjaśnili właśnie, co on mówi, co on oznacza. Wyjaśnij, kolejny czasownik operacyjny, wyjaśnij, wskaż, ułóż zdanie. Dlaczego na to należy zwracać uwagę? Pozornie wydaje się, że skoro rozumiecie sens zdania, to rozumiecie również sens oczekiwań, które tutaj w tych zadaniach się znajdują. Proszę jednak bardzo dokładnie analizować, o co się Was prosi. Dlatego, że bardzo często nie doczytujecie zdań w całości, nie doczytujecie ich takiego holistycznego sensu, przez co odpowiedzi są, jak to się mówi, pierwsze z brzegu, a niekoniecznie zgodne z pytaniem. Co w następnym odcinku? Moi drodzy, w następnym odcinku opowiem Wam w bardzo ciekawych okolicznościach oczywiście o jednym z zadań, które pojawi się w tym roku na maturze, a które jest zupełnym nowym. To jest umiejętność pisania streszczenia. Ten krótki odcinek, proszę Państwa, będzie taką lekcją, korepetycją dotyczącą pisania streszczeń, oczywiście na tym dojrzalszym, bardziej na tym maturalnym poziomie. Serdecznie Was zapraszam.